Połóż go na wierzch. Na wierzch połóż. Jeszcze jedna kamę. Tak dobrze się ogoliłem, bo... I długo chyba nie ma. Daję go? Jakaś zorganizowana akcja?
pojechałam. No swoim samochodem? Nie. Nurkowym? Nie. Ja swoim? Nie. Też powinien tu. Kierowców więcej jak ciągników. Trzy i niech odjeżdża. Następny. Wozimy piasek na zasypanie fundamentów na cztery ciągniki. Bierzemy jakieś ponad 30 ton na raz. Dokładnie nie wiem, nie liczę. Po 5 ton na tych przyczepach. Ja biorę na swoją trochę więcej. Teraz przyjechałem tylko z jedną przy Dojcwarze. Tak to jest, zostawić na 5 minut ciągnik, od razu się wsadzi. Nieposianym. To trzeba mniej trochę załadować jak ostatnio. To jest szóstka. Te cztery łyżki.
jesteśmy w piaskowni u Karola Antoszewskiego. Wozimy piasek, żeby zasypać fundamenty. Dzisiaj już 6. albo 7. kurs, nie wiem, już kończymy. Dzisiaj ostatni. I chyba nam nawet wystarczy. Wozimy na 4 ciągniki. Wujek nam pomaga. Zetor teścia. I brat mi pomaga. Dojcem. Teraz z jedną przyczepą, wcześniej z dwoma. W szufli się mieści 2,5 tony. Dwie szufle i wystarczy na te przyczepki nasze. I elegancko, szybko to idzie. Mamy blisko. Także dlatego tyle razy damy radę obrócić. Plac już mamy zasypany. I to tyle. Marlenka tu podjedzie za mnie. A ja coś nagram, pokażę. Tutaj już piasek wybrany na tym polu. Szuflą pomaga ruszyć i ogień. Na 6,5 tonówce, ta 6-tonówce to sypniemy pewnie 3, a na naszą 4 już. Elegancki piasek, murowaliśmy z niego fundamenty z bloczka betonowego. Nie, jeszcze jedna chyba. Ale było dobrze, czekaj. Trzy? Chyba tak? No to jest. Czy będzie sypał? Jeszcze troszkę nasypie. Okej. Mogła włączyć napęd, no ale jak 60 daje radę, to i zetor da radę.